Jeśli dom masz do kupienia i marzenia do spełnienia, w Credit Union złóż podanie i pożyczkę wnet dostaniesz. Biuro prawne Iwony Ganczak specjalizuje się w kupnie i sprzedaży nieruchomości, w prawie rodzinnym, w sprawach spadkowych, testamentowych i notarialnych. Zapraszamy do biura w Mississaudze przy 204 Queen Street South. U nas Twoje sprawy są w pewnych rękach. Położony w spokojnej dzielnicy Mississaugi dom seniora Wawel Villa oferuje doskonałą, profesjonalną opiekę oraz pielęgnuje polskie tradycje. Mieszkańcy znajdują tu serdeczną, rodzinną atmosferę, włącznie z domową, polsko-kanadyjską kuchnią. Pokoje różnej wielkości, całodobowa opieka pielęgniarska, wizyty lekarzy, zajęcia rekreacyjne, język polski i angielski. Jesień życia to nie znaczy samotność. Może być naprawdę długa, pogodna i szczęśliwa. Dom seniora Wawel Villa, Mississauga. Inwestowanie w kanadyjską infrastrukturę tworzy miejsce pracy i socjalne zabezpieczenie dla ciężko pracujących rodzin. W przyszłym dziesięcioleciu dla utrzymania stałego rozwoju ekonomicznego Kanada potrzebuje kolejny milion przygotowanych do zawodu mężczyzn i kobiet. Nowa nieoprocentowana pożyczka na przyuczenie do zawodu oferuje do 4000 dolarów na okres nauki zakończonej uzyskaniem odpowiednich kwalifikacji. Informacje na temat pomocy finansowej łącznie ze zwolnieniem od podatku znajdziesz na stronie internetowej canada.ca/apprentice. Informacja rządu Kanady. Przedstawimy Państwu drugą część rozmowy, którą Piotr Hoffman przeprowadził z prezesem zarządu okręgu Toronto Kongresu Polonii Kanadyjskiej Juliuszem Kirejczykiem. Przed tygodniem dowiedzieliśmy się o działalności zarządu okręgu. Natomiast dziś pan Kirejczyk udzielił Państwu informacji na temat działalności kilku organizacji zrzeszonych w tym największym w Kanadzie okręgu KPK. Powiedział Pan o działalności zarządu okręgu Toronto, ale obserwując życie polonijne, wiemy doskonale, że dużo pracy wykonują należące do okręgu organizacje. Tak, to prawda. Zarząd okręgu organizuje te wielkie uroczystości przy dużym wsparciu wszystkich naszych organizacji. Ale wszystkie nasze organizacje w ramach swojej działalności wykonują bardzo ważną pracę dla naszego społeczeństwa polonijnego tutaj w Toronto. Nie jestem w stanie wymienić wszystkich, ale proszę mi wierzyć, wszystkie pracują wyśmienicie. Skupię się na tych, które są największe. I przykładowo, Gmina Pierwsza Związku Narodowego Polskiego zorganizowała w ostatnim roku dla Polonii ponad 10 spotkań z interesującymi osobami z życia kulturalnego i politycznego polskiego i kanadyjskiego. Goszczono m.in. reżysera Grzegorza Brauna, barda Solidarności Macieja Pietrzyka. Związek gościł także księdza Tadeusza Isakowskiego-Zaleskiego, a ostatnio wspólnie z Okręgiem Toronto zorganizowaliśmy spotkanie z profesorem Nowakiem, który jest historykiem i przekazał nam bardzo ciekawe informacje i przekazał wiele wiedzy na temat obecnych stosunków polsko-rosyjskich. Z kolei oddział Toronto Stowarzyszenia Inżynierów Polskich poza działalnością na rzecz swoich członków, jak odczyty czy spotkania towarzyskie, pikniki, wine and cheese, zorganizował łącznie z zarządem głównym zjazd Rady Inżynierów Ameryki Północnej, w którym uczestniczyli nie tylko inżynierowie z
tego terenu ze Stanów Zjednoczonych i Kanady, ale także gościł grupę kilkunastu profesorów, dziekanów i rektorów polskich uczelni technicznych. Panie Juliuszu, obserwujemy również działalność organizacji weterańskich zrzeszonych w okręgu Toronto. Oczywiście, panie redaktorze. Mamy szereg organizacji weterańskich zrzeszonych w okręgu Toronto. Najbardziej aktywne są Koło 20 SPK, Stowarzyszenia Polskich Kombatantów i Placówka 114 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej. Koło SPK 20 jest szczególną organizacją weterańską, ponieważ świadczy usługi dla całej Polonii. Posiada przepiękny dom na Beverly, który jest domem Polonii i który chcielibyśmy my wszyscy, aby ten dom przez cały tydzień tętnił życiem polonijnym. I jest to możliwe i moglibyśmy to zrobić i będziemy się starać to zrobić. Z kolei placówka 114 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej jest w posiadaniu przepięknego parku imienia Ignacego Paderewskiego tutaj na północ od Toronto. Placówka jest bardzo prężną organizacją. Gości wiele organizacji kombatanckich, organizuje uroczystości takie jak kolejne rocznice bitwy pod Monte Cassino, Dzień Żołnierza. Użycza swojego terenu organizacjom polonijnym jak SIP czy organizacje harcerskie, no i prowadzi szeroko zakrojoną akcję, bardzo ważną dla nas wszystkich, sadzenia dębów katyńskich. Te dęby, proszę państwa i panie redaktorze, rosną w parku imienia Paderewskiego. Wyrazem uznania dla działalności placówki była w tym roku wizyta premiera Stephena Harpera na jednym z pikników organizowanym przez placówkę. Wśród wielu organizacji zrzeszonych w okręgu Toronto, blisko 30, są takie, które szczególnie zajmują się działalnością charytatywną. Tak, rzeczywiście, wiele naszych organizacji zajmuje się działalnością charytatywną. Dwie z tych organizacji wyróżniają się szczególnie i chciałbym o nich wspomnieć. Jedną z tych organizacji jest Fundusz Dziedzictwa Polek w Kanadzie. Panie z tego funduszu zorganizowały w ostatnim roku 7 różnych spotkań, z których dochód w wysokości prawie 4000 dolarów przeznaczyły na pomoc potrzebującym w Polsce i w Kanadzie. Między innymi wspierały Fundację Prometeusz w Krakowie, wspierały także takie organizacje w Kanadzie jak Związek Nauczycielstwa Polskiego i inne. Ale trzeba przyznać, że organizacją, która ma szczególne zasługi w działalności charytatywnej, jest Koło Pań Nadzieja przy Kole 20 SPK. W ostatnich latach panie z Koła Pani Nadzieja przy SPK zebrały kwotę prawie 37 tysięcy dolarów, którą przeznaczyły na pomoc dla rodzin w Polsce. Między innymi jest parę rodzin, którymi Koło Pani Nadzieja opiekuje się od wielu, wielu lat. Przeznaczyły te pieniądze także na sprzęt medyczny dla osób szczególnie potrzebujących tego sprzętu, jak specjalne łóżka, specjalne wózki, które zostały przesłane do Polski. Działalność Koła Pań Nadzieja charytatywna nie ograniczała się tylko do Polski. Z tej działalności skorzystał Hospital Sick Children tutaj u nas w Toronto, skorzystał Copernicus Lodge, skorzystało także Koło SPK 20. Panie redaktorze, szanowni państwo, jest to bardzo ważna i bardzo chwalebna działalność. I wszystkim tym osobom, które to robią, ja przekazuję nasze najwyższe wyrazy uznania. Pozwoli pan, że ja w imieniu Polonii przekażę również wyrazy uznania zarówno dla zarządu okręgu Toronto, jak i wszystkich organizacji działających w okręgu Toronto. Nie tylko za działalność charytatywną, ale za wszystko, co robią na rzecz Polonii. Dziękuję bardzo, panie redaktorze.
te wyrazy uznania i te życzenia należą się wszystkim działaczom i wszystkim organizacjom polonijnym zrzeszonym w okręgu Toronto. Ja ze swej strony chciałbym bardzo podziękować wszystkim działaczom i wszystkim organizacjom za ich ofiarną pracę na rzecz Polonii. Jednocześnie w tym rozpoczynającym się 2015 roku życzę im wszystkim i całej Polonii wszelakiej pomyślności, wielu sukcesów, zarówno osobistych, jak i zawodowych. Dziękuję Państwu.